Wstajemy, wstajemy! Sportowy poranek. Fajerwerki już były. Witamy w 2020 roku. Michał Rawa. Maciej Piotrowski. I zapraszamy na sportowy poranek. Pierwszy właśnie w tym roku 2020. Dziwnie ta numeracja 2020. Wygląda. No, dziwnie to wygląda. I wiesz co, teraz przenieśliśmy się swoiście w czasie, bo często kiedyś historycy, a nawet znawcy kultury wspominali lata 20, lata 30 i znowu mamy jesteśmy. Lata 20, proszę pana. Tak, to była moda sylwestrowa, żeby się ubierać w stylu tych lat 20, tych poprzednich, nie żeby się. Chociaż niektórzy, jak nie mieli pomysłu na ubranie, to ubrali się w stylu tych obecnych lat 20, także byli mało oryginalni. Co dzisiaj u nas? Dzisiaj u nas dużo dobrego. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od kalendarium oraz prasówki. Szybka prognoza pogody, a następnie już przejdziemy do meritum dnia dzisiejszego, a więc to, co wydarzy się jutro. Taki mały wstęp do wielkiego finału Tour de Ski, tradycyjnie od kilkunastu lat już rozgrywany na Alpe Cernis. Falun mamy taką górkę, która jest nazwana Mordenbacken, czyli Góra Śmierci. No to nie chcę wiedzieć w takim razie, jak się nazywa to Alpe Cernis w slangu biegaczy narciarskich, bo skoro Mordenbacken, które ma, no nie wiem, 200-300 metrów takiego ostrego podbiegu jest nazywane Górą Śmierci, no to Alpe Cernis dobrze ponad 2 km podbiegania pod górę, po którym na co dzień poruszają się zawodnicy oraz narciarze alpejscy. A później porozmawiamy o sporcie w świecie niepełnosprawnych, bowiem znani jesteśmy z tego, że w sporcie, a szczególnie w lekkiej atletyce, w wydaniu osób pełnosprawnych ostatnio przodujemy, ale niepełnosprawni wcale nie są gorsi. Udowodni to Mateusz Owczarek, też zawodnik, czynny skoczek w dal, jeśli chodzi o zawody, że tak to nazwę, paraolimpijskie, będzie naszym gościem, a w kąciku historycznym tyle było dni. Wspomnimy złotą kadrę Andrzeja Niemczyka, tylko nie z tego roku 2003, gdzie to się wszystko zaczęło, a przeniesiemy się dwa lata do przodu, do mistrzostw rozgrywanych w Chorwacji. Justyna Kowalczyk za każdym razem, jak schodziła z Alpe Cernis po tym morderczym biegu, mówiła nigdy więcej i jakoś zawsze wracała. Także wracała coś i to z jakim górze. Skutkiem? Słucham? I z jakim skutkiem? No, to prawda. Cztery razy jako pierwsza pod tę morderczą górę ale wbiegała. Jutro chyba będzie bieg ze startu wspólnego, więc nie będzie można wykorzystać tej przewagi, którą kiedyś się miało przed startem. I myślę, że to troszkę kaleczy tę dyscyplinę, bowiem te biegi interwałowe, czyli z różnicami czasowymi wywalczonymi na poprzednich etapach, to miało swoisty urok. Jeden gonił drugiego, a tutaj ze startu wspólnego to znów będzie matematyka, bonusy, doliczanie sekund. I wtedy to było też bardziej przejrzyste, bo ten, kto wbiegał pierwszy na metę, wiadomo było, że wygrywał Tour de Ski. A w tym momencie aż tak różowo z punktu widzenia kibica wcale być nie musi. I to jest też udręka, nie ukrywam, dla komentatora sportowego, który od razu po dobiegnięciu na linię mety weźmie kalkulatory w dłoń, kartki będzie doliczał, przeliczał, odliczał. I tak w kółko, z tego co wiem, jutro mnie to czeka słynny podbieg na Alpe Cernis, więc tym zadaniem matematycznym zajmę się ja. Dobrze, matematycznie to możesz się zajmować, ale na szczęście nie będziesz musiał podbiegać, także ty nie masz takiej ciężkiej roboty. O proszę pana, ja brykam po górkach niczym młoda kozica, na podbiegach jestem rewelacyjny, muszę ci przyznać, sprawdzone w ostatnim czasie, natomiast gorzej u mnie ze zjazdami. Tutaj schodzę niczym jakiś paralityk. Chciałbym cię zobaczyć na tym Alpe Cernis, czy też byś taką kozicą tam był? Ciężko by powiedzieć, jestem znany z tego, że jestem wytrzymałościowcem, ale nie spodziewaj się, żebym tutaj bił jakieś wszelkie rekordy. Jestem zawzięty w sobie, wejść bym wszedł.
Tylko wątpię, że w takim czasie, jakie uzyskują zawodnicy wbiegający na nartach, czyli są to czasy oscylujące w granicach 40 minut. No nie, na 40 minut bym liczył. W 2-3 godziny, może 4 bym się uwinął. Ale no, w takim błyskawicznym tempie na pewno nie. Ciekawe, czy w Bytomiu mają jakąś górę, tak. Może, na słuchaj, Śląsku. Bytom to Śląsk, kopalnie jakieś, hałdy węgla. Mogli coś wykopać. Na pewno mają Polonię, która powstała w roku 1920, a zatem obchodzi swoje stulecie. Wszystkiego dobrego, piękna data w stulecie klubu. I tak a propos tego stulecia Polonii Bytom, chciałem przytoczyć taki cytat przewidziany na dzień dzisiejszy, wygłosił go Leonid Teliga: jeśli się naprawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. Myślę, że to przyświeca władzom i piłkarzom Polonii Bytom, którzy wierzą, że za lat kilka będą przynajmniej ekstraklasową potęgą. Czy będą potęgą, to ja nie wiem. Potęgą była grupa The Beatles na pewno swego czasu, która w 1970 roku nagrała ostatnią piosenkę do albumu Let It Be. Beatles, piękna, wzruszająca Liverpool. Piosenka. Teraz chłopaki z Liverpoolu też mogą coś wygrać. Nagrać, wygrać. No i w zasadzie jest to bardzo prawdopodobne, bo mimo, że ligi będą się kończyły mniej więcej w maju, teraz mamy początek stycznia, to Liverpool już ma taką przewagę, powiedzmy, że w tym sezonie ligowym jeszcze spotkania nie przegrał, raptem jedno zremisował, a reszta to same wygrane. Chyba tylko cud jakikolwiek musiałby przeszkodzić Jurgenowi Kloppowi i The Reds w zdobyciu Mistrzostwa Anglii, na które czekają od wielu, wielu lat. Myślę, że coraz to bardziej zagorzali kibice już nie mogą sobie przypomnieć, kiedy Liverpool po raz ostatni zdobył Mistrzostwo w Premier League. Tak, widziałem, że polityka może przeszkodzić, a polityka przeszkodziła w 2008 roku rajdowi Dakar, bo wtedy w Mauretanii odwołano rajd Dakar z powodu obawy przed atakami terrorystycznymi. Oby jak najrzadziej polityka wchodziła w sport, to apelujemy. A jeśli chodzi o urodziny, kto obchodzi lub już obchodzić nie może, ale kto się urodził danego dnia, to znaczy 4 stycznia. Słuchaj, no obchodzić urodziny zawsze można w sumie. Za kogoś możemy. Za kogoś, oczywiście. To i dzisiaj na przykład świeczki za Isaaca Newtona. Tak, i podejdziemy pod drzewko jakąś jabłoń, z której jeszcze może jakieś jabłuszko nie spadło i sobie, nie wiem, upuścimy symbolicznie na głowę. Co ty na to? Symboliczne, piękne ukazanie praw fizyki. Nie wiem, co ty miałeś z fizykiem, dwóje, ale akurat to prawo Newtona ogarniam. Trójki i czwórki, jakoś się przejechało przez te fizykę, ale ja nie lubiłem. W liceum też miałem coś dobrego, ale ściągałem. Nie przyznawaj się, bo jeszcze twój nauczyciel nas usłyszy. Przejdziemy teraz o jakieś 331 lat do przodu, biorąc pod uwagę rok 1643. Takie błyskawiczne szkolenie matematyczne przed jutrem. Armin Zegeler, włoski saneczkarz, jest to medalista olimpijski, medalista mistrzostw świata, zdobywca pucharów świata. Legenda tej dyscypliny, już 46 lat ma na swoim koncie, ale podobno duchem cały czas bardzo młody. No w zasadzie to jest prawda, wiek to tylko cyfry, to ile mamy lat, to tak naprawdę zależy tylko od nas. Rok po Arminie Zegelerze przyszedł na świat Musa Yahya, nigeryjski piłkarz, grał w Legii w 2001 roku, tego pewnie nie kojarzysz, prawda? Nie. A ja go właśnie kojarzę z takich słynnych spotkań w Pucharze UEFA, w zasadzie dwumeczu, Legii Warszawa z Utrechtem. Nie wiem, czy pamiętasz, że był taki dwumecz. Coś mi świta. A wcześniej pojedynki Legii Warszawa z Walencją. Nie świta. I tam Musa Yahya był jednym z czołowych piłkarzy warszawskiej Legii. Może jakimś orłem nie był, ale na pewno też nie osłabiał swojego zespołu, jak co po niektórzy piłkarze mają w zwyczaju. Taki solidny piłkarz z zagranicy, jak na polską ekstraklasę przystało. No ale już dobrze, nie wracajmy do tego, co było ponad 20 lat temu, jeszcze nie ponad 20 lat temu, 19 lat temu mniej więcej. Damian Gorawski przyszedł na świat również 4 stycznia. Milena Rosner. Ale pana Damiana Gorawskiego kojarzę, bo pamiętam doskonale, jak Paweł Janas ogłaszał reprezentację na Mistrzostwa Świata 2006 i tam wśród tych kafelków był także Damian Gorawski wtedy, kiedy Jurek Dudek został skreślony, Tomasz Frankowski i Damian Gorawski. Tylko za Gorawskim raczej za dużo osób nie płakało.
No, tak, też. Ale nie rozdrapujmy teraz tych starych ran. Słuchaj, zobaczymy, kogo powoła Jerzy Brzęczek, żeby się nie okazało, że nasz selekcjoner zrobi jeszcze większy show na powołaniach niż Paweł Janas w 2006. Pamiętam, jak po tym losowaniu niektórzy dziennikarze sobie myśleli to dosyć odważnie, że Paweł Janas zwyczajnie sobie żartował i że te właściwe powołania dopiero przed nami. Jak się okazało, do powtórzenia ogłoszenia powołań nie doszło nigdy. Jak to się skończyło, wszyscy doskonale pamiętamy. Zaczęło się z nadziejami, bowiem zawsze przed pierwszym meczem mamy wielkie nadzieje na jakiś sukces. Później był mecz o wszystko, który również przegraliśmy, a mecz o honor tradycyjnie wygraliśmy. Słuchaj, szkoda, że piłkarze także myśleli, że trener żartuje. To chyba było jednak najbardziej przykre. No niestety później się okazało, że nie. A teraz sprawdziłem, Damian Gorawski był powołany na te mistrzostwa, ale z powodów zdrowotnych na niej nie pojechał, a jego miejsce zastąpił Bartosz Bosacki, który później zresztą został naszym królem strzelców na tym turnieju jako lewy obrońca. Strzelił 2 gole a w ostatnim meczu z Kostaryką. Co zauważyłem? Że w ostatnich 2 mundialach, na których występowaliśmy, strzelaliśmy bramki za sprawą obrońców? No to nie świadczy o nas dobrze. Bartosz Bosacki w 2006 ma... W 2018 roku w Rosji. Jan Bednarek. No i Grzegorz Krychowiak w meczu z Senegalem tę bramkę honorową, ale jest to gracz zdecydowanie bardziej defensywny niż ofensywny. No nie oszukujmy się, jest to defensywny pomocnik na co dzień. No o ile w roku 2006 nie mieliśmy jeszcze napastników klasy światowej, chociaż mieliśmy zawodników, których uważaliśmy za naprawdę fantastycznych. Hebi Smolarek, Maciej Żorawski. No to już w 2018 mieliśmy nie najgorszych piłkarzy z przodu, także... Dobrze. Dziwna prawidłowość. Przejdźmy do milszych informacji ze świata siatkówki. Rok 1980, wówczas urodziła się Milena Rosner, polska siatkarka, mistrzyni Europy Między ze sławetnego roku 2005, o której sylwetkę wspomnimy oczywiście. Później była to zawodniczka, która specjalizowała się przede wszystkim za sprawą oczywiście swojego niskiego wzrostu. W obijaniu piłki o blok rywalek robiła to pani Milena doskonale i to też za jej sprawą mogliśmy cieszyć się z tych tytułów za kadencji Andrzeja Niemczyka. Rok po Milenie Rosner urodził się... Jeszcze chciałem dodać, że to właśnie za sprawą tych urodzin dzisiaj w cyklu Tyle było dni są Złotka Niemczyka. Oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej. Wojciech Grzyb, pozostajemy w świecie siatkówki, polski środkowy, znakomity medalista Mistrzostw Świata w roku 2006 w Japonii, uczestnik Mistrzostw Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Także panu Wojtkowi życzymy wszystkiego najlepszego. Podobnie jak naszemu bohaterowi z roku 2012, kiedy to Wojciech Szczęsny w meczu otwarcia Mistrzostw Europy 2012 roku został wyrzucony z boiska za sprawą czerwonej kartki. Przemysław Tytoń wszedł do bramki, od razu obronił karnego, stał się bohaterem narodowym i do końca turnieju pozostał tym polskim numerem 1. Szkoda, że kariera Przemysława Tytonia potoczyła się dalej jak się potoczyła, bo w tym momencie przynajmniej z tego co mi wiadomo jest to piłkarz dosyć zapomniany. Zapomniany, choć później jeszcze miał epizodyczne role w reprezentacjach, bo był powoływany przez Waldemara Fornalika, więc nie było tak, że nie istniał później w reprezentacjach. Ale słuchaj, kiedy były czasy Fornalika? Słucham? Kiedy były czasy Fornalika? Dobrze, ale u Napałki także był powoływany. Także to nie jest tak, że Przemysław Tytoń był tak dawno w reprezentacji, że już nikt go nie pamięta, ale tą główną rolę faktycznie już odgrywał dosyć dawno. Toni Kroos, gwiazda Realu Madryt, dzisiaj obchodzi równe 30 urodziny, więc taki jubileusz. Ciekawe, w jaki sposób Niemiec będzie świętował. Czy urządzi sobie jakiś kros po mieście ze swoimi kolegami, jak myślisz? Haha, a to zabawne. Kros. Śmieszne. Haha, żenujący żart prowadzącego już mamy za sobą. Dobrze, przejdźmy dalej. Mój rocznik, chciałem powiedzieć, Kaja Grobelna, belgijska siatkarska pochodzenia polskiego. Ja ją pamiętam głównie za sprawą występów w Grot Budowlanych Łódź. Miałem przyjemność komentować jej występy kilkukrotnie z Kają rozmawiać. Jest to co prawda reprezentantka Belgii, ale fantastycznie mówi po polsku i mogę was zapewnić, drodzy słuchacze, że w jej domu mówi się po polsku. Ma brata, którego kocha nad życie, ma fantastyczną rodzinę, z którą uwielbia się fotografować. Te zdjęcia nie są oczywiście... w celu wylansowania się. Są to naprawdę miłe, sympatyczne, rodzinne fotografie, którymi po prostu pani Kaja chce się
z nami dzielić i pokazywać, że rodzina to naprawdę ogromna wartość, więc tym bardziej wszystkiego najlepszego dla naszej mimo wszystko łódzkiej, mimo że jej od paru lat już tu nie oglądamy, atakującej. Myślałem, że już będziesz się doczepiał do jakości tych zdjęć, ale na szczęście tego nie zrobiłeś. Nie. A dlaczego? Ładna dziewczyna. To świetnie. Poszeleścimy trochę papierem? Możemy poszeleścić. Trzeba segregować papier. Też pamiętaj o tym. Od tego roku weszła nowa ustawa, jak doskonale pamiętamy. Od 1 stycznia już we wszystkich miastach w Polsce segregacja śmieci jest obowiązkowa, więc... W dodatku słowem roku zostało wybrane słowo klimat, także to też się odnosi już do słowo roku zostało papieru. Wybrane? Tak. Tak, ale to raczej 2019, choć to jest kwestia sprawdzenia. To może ty powiesz o pierwszym temacie z prasówki, a ja sprawdzę, czy klimat jest już słowem roku 2020, tak zawczasu, czy może jednak 2019, okej? Okej, to ja szybko wskakuję do wody razem z Pawłem Korzeniowskim. Pamiętamy pana Pawła Korzeniowskiego, który spisywał się fantastycznie. Był medalistą mistrza świata, mistrzostw Europy, zarówno na krótkim, jak i długim basenie. Mówiło się o nim męsko Otylia Jędrzejczak, bowiem podobnie jak nasza legenda na mistrzyni specjalizował się w stylu motylkowym, chociaż i kraulem potrafił występować naprawdę fantastycznie. Jakiś czas temu ogłosił zakończenie kariery, jednak Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia tego roku, stworzyły dla niego idealną okazję, żeby treningi wznowić, bo jak sam zainteresowany pan Paweł Korzeniowski przyznał, jego celem jest powrót i występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 roku. Zastanawiam się, czy jest tutaj jeszcze realna szansa walki o medale, czy to już po prostu taki bardziej symboliczny występ za mottem Pierre'a de Coubertina, więc tego barona Igrzysk Olimpijskich, który wskrzesił tę ideę w Atenach w 1896 roku, który zawsze twierdził, że liczy w Igrzyskach się Olimpijskich to przede wszystkim udział. Jak myślisz? Trzymamy kciuki dla takiego sportowca jak Paweł Korzeniowski. Udział na pewno nie jest jedynym celem, natomiast no, po tak długiej przerwie w tym wieku o medal może być chyba trudno. W tym wieku. Okej, zapamiętamy. Przywołam ci te słowa za jakieś 10 lat mniej więcej, kiedy my się będziemy zbliżać do tego wieku. Zobaczymy, czy wtedy też będziesz uważał, że w tym wieku już... Do kibelka nie dojdziesz. No, mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie i będziemy żyć długo w zdrowiu. Ale teraz zmieniamy klimaty, aczkolwiek klimaty. Znowu to słowo klimat. Nie dziwię się, dlaczego w sumie zostało to słowo. Ale 19, 20 nie. Chociaż w 20 może się okazać, że też będzie na czasie, także pomyślą o tym, żeby takie dwuletnie panowanie. No okej, no to zabierz naszych słuchaczy do pięknego, ciepłego miejsca, jakim jest bez wątpienia przez cały rok Barcelona. Zabieram do Barcelony, sam jeszcze nie byłem, ale możemy wszyscy razem polecieć, to bardzo chętnie. Odwiedzę Barcelonę, zobaczę to piękne miasto, zresztą mieliśmy już audycję o Barcelonie z Maciejem Okraszewskim, także trochę porozmawialiśmy o tej Barcelonie, troszkę mogliście poznać, my też, co tam się dzieje. No, Barcelona przygotowuje się do przebudowy zespołu, tak twierdzi przynajmniej dziennik AS. Jak wiadomo, dziennik AS ma różne informacje, no ale w najbliższym czasie Barcelona ma sprowadzić obrońcę i zakontraktować jednego napastnika. No, trzeba kogoś ściągnąć do Barcelony, bo Gerard Piqué niebawem będzie kończył granie na najwyższym poziomie, w końcu 32 lata na karku piłkarza. Ha, widzisz, znowu podobny wiek jak Pawła Korzeniowskiego, czyli to nie jest wcale wyśmiewanie się z wieku, tylko po prostu bierz poprawkę, że to są sportowcy. To już jest jak emerytura, prawie 32 lata. Okej, ale chciałem ci też przypomnieć, że o 24 w nocy z wtorku na środę, bo wtedy był Sylwester, prawda? Możliwe, nie pamiętam. Tobie przybył jeden roczek. Już. Dobrze. Żenujący żart prowadzącego numer 2. Był wtedy Sylwester, tak. Wiesz, aż zwykle... przypomniał mi się cytat z Rozmów Kontrolowanych, kiedy jeden z głównych bohaterów zaprasza drugiego na Wigilię i ten się go pyta, kiedy obchodzicie tę Wigilię? Dokładnie. No. Problem polega na tym z Sylwestrem, że rzeczywiście ludzie się cieszą, że są o rok starsi. Coś hurra! Dziwne.
No ale cóż, nie będziemy ludziom odbierać tej radości. Następna informacja. Co tam w tym tygodniu jeszcze się działo? Wszyscy mówisz, że się cieszą, że nam lat przybyło, a my się cieszymy z dobrej formy polskich siatkarek, które w sparingu pokonały Azerbejdżan 5-0. To był sparing przed eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczynają się już we wtorek w holenderskim Apeldoorn. Rywalkami podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego będą kolejno Bułgarki, Holenderki oraz reprezentantki Azerbejdżanu. I daj Boże oczywiście awans z grupy i sobotnio-niedzielne półfinały oraz finały. Mówię daj Boże, bo tylko jeden zespół wchodzi do Igrzysk Olimpijskich, oczywiście zwycięzca całego turnieju w Apeldoorn. Droga do Tokio więc długa i wyboista, ale miejmy nadzieję, że z polskim akcentem i to bardzo pozytywnym już w przyszłym tygodniu. I kiedy patrzę na rozmiary wygranych w tych setach, to mnie naprawdę uspokaja. Do 19, 22, 18, 24, 17. Kiedy grał ten podstawowy skład, to laliśmy Azerbejdżan. Do 19, 18, 17, więc jestem dziwnie spokojny o formę Jacka Nawrockiego i jego ekipy, tym bardziej, że troszkę się obawiałem, patrząc cały czas przez pryzmat tego konfliktu, o którym jakiś czas temu mówiło się w kadrze. Ale miejmy nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze i nasze siatkarki to udowadniają. Jeśli się zdziwiliście, że jakieś 5-0, zaraz, coś się zmieniło w tej siatkówce. Nie, nic się nie zmieniło. Trenerzy sobie ustalili, że zagrają do 5 wygranych setów. Więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nic się w siatkówce nie zmieniło. Cały czas w tej siatkówce profesjonalnej, oficjalnej, 3 sety wygrane są potrzebne do zwycięstwa. Informacja następna. Maciek sobie pewnie przygotował inną, ale ja ją pominę. Później ci to, Maćku, wytłumaczę. Tour de Ski. Kolejny awans Dominika Burego. Zwycięstwo Johannesa Klebo na 15 kilometrów. Dzisiaj o Tour de Ski jeszcze będzie, to nie koniec. Ta jedyna informacja o Tour de Ski to jest na moment tylko, bo później będzie jeszcze jeden moment, w którym my pomówimy o czym innym, a później już Mateusz Orłowski do nas dołączy i będziemy rozmawiali o Tour de Ski, co już zapowiadaliśmy. Niezły bieg Dominika Burego, trzecie z rzędu punkty w Pucharze Świata, czwarty raz w jego karierze, 28 miejsce zajął polski biegacz, no możemy tylko bić brawo. A wiesz, na którym miejscu był na połowie dystansu? Był sklasyfikowany na miejscu piątym. Dokładnie tak, więc to pokazuje skalę możliwości tego chłopaka. Jedzenia. Oczywiście, ale to jest bardzo młody zawodnik, więc tym bardziej mnie takie wyniki cieszą, mimo że na półmetku był tylko piąty, później było nieco gorzej, ale oczywiście z wiekiem ta dojrzałość sportowa pozwoli mu, myślę, na utrzymywanie tej swojej kondycji przez cały bieg, więc myślę, że będzie dobrze. Przechodzimy teraz do skoków narciarskich, które również dzisiaj po południu będą nas bardzo interesować, ale wracamy do środowego konkursu noworocznego w Garmisch-Partenkirchen, a w zasadzie do wydarzeń, które miały miejsce przed nawet treningami i kwalifikacjami do noworocznego konkursu. Pamiętasz taką sytuację? Norweska ekipa przybyła, jak się okazało, jeden z członków sztabu norweskiego szkoleniowego miał spać na korytarzu, bowiem dla niego nie było łóżka. Pamiętasz? Nie pamiętam do końca tej sytuacji, ale no skandal, jednak trochę skandal. Choć no oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich były zamontowane łóżka, na których siatkarze się nie mieścili i wystawały im nogi poza łóżka. Więc różnie to bywa z tym spaniem. No tak, ale Niemcy od razu powiedzieli, my coś źle mieliśmy zrobić, my Niemcy, no broń Boże. No i od razu władze, a w zasadzie organizatorzy noworocznego konkursu wydali specjalne oświadczenie, tutaj zacytuję. Należało to wziąć pod uwagę przy planowaniu wyjazdu z Oberstdorfu, mimo tego niektóre zespoły wyruszyły zbyt wcześnie. To spowodowało, że zaburzona została logistyka, co wpłynęło na czas oczekiwania na pokoje. Ich przydzielenie nie trwało też kilka godzin, jak sugerował trener Norwegów Aleksander Stekl. Jego zespół mógł wprowadzić się do pokoi już o godzinie 11:10. Pytanie, komu wierzyć? Niemcom czy Norwegom? Ja mam tu swoją teorię. Ja już nie wiem, komu wierzyć. Jedni i drudzy coś kombinują, więc wierzmy naszym. Tak, wierzmy choć naszym. Choć zupełnie nasi nie są wplątani w tą sytuację, to wierzmy naszym. Tak,
A nasi, jak wiemy, mają wiemy, się że dobrze, nasi, że Dawid nasi Kubacki. Dzisiaj będą skakali daleko, że Dawid Kubacki znowu będzie na podium, a może wygra. Dzień wczorajszy był bardzo obiecujący, jeśli chodzi o kwalifikacje. 6 miejsce Dawida, 9 Piotra, 18 dopiero niestety Kamil Stoch, ale za to na pojedynek tytanów dzisiaj Kamil Stoch, Gregor. Wiesz co, ale może to dobrze, że dopiero 18. W sumie w GAPA zaprezentowało mu się przyzwoicie w kwalifikacjach, a później w konkursie w pierwszej serii zdarzyły mu się narty po wyjściu z progu, co oczywiście drastycznie skróciło mu odległość. Niech dzisiaj sobie Kamil na spokojnie zaatakuje z dalszej lokaty. Niby już Kamil... nie ma o co walczyć. Tak, no właśnie. W sumie Kamil już i tak walczy tylko o to, żeby ustabilizować formę w tym turnieju czterech skoczni, w ogóle w tym sezonie, bo w turnieju już się kompletnie nie liczy. Dawid Kubacki jest w tym momencie liderem naszej kadry i oby Dawid 8,5 się próbował daleko. 8,5 to jest punktu. Strata no, do Ryoyo Kobayashi. Kobayashi też skacze, nie położy się dzisiaj albo nie wyruszy z belki skoczni w Innsbrucku jak Wolfgang Leutzl kiedyś w Zakopanem. Chociaż i może cię zaskoczę. On mnie zaskoczy, czy ty mnie zaskoczysz? Ja a, cię ty zaskoczę. Mnie chcesz zaskoczyć, dobra. Bo proszę. Godzina 11 się zbliża i nasz gość, ale na szybko chciałbym ci przedstawić jedną informację. Wiesz, z kim grali polscy piłkarze ręcznie wczoraj? Z reprezentacją Rosji, nie może być, z Rosją. Ale słuchaj, chodzi mi o to, że Rosjanie nie występowali pod neutralną flagą, a jako Rosja. No bo ta dyskwalifikacja jeszcze nie weszła w życie, także jeszcze musisz poczekać. A zresztą to dotyczy imprez rangi mistrzowskiej, także takie mecze, sparingi towarzyskie to raczej nie wchodzą w te dyskwalifikacje. No ale przegraliśmy niestety 25-30, aczkolwiek do przerwy toczył się bardzo wyrównany bój. Tutaj różnica tylko jednej bramki, 14-15. Dla Polaków są to ostatnie sparingi przed mistrzostwami Europy, które rozpoczną się już... niebawem. My swoje mecze będziemy rozgrywać w Szwecji. Naszymi rywalami będą m.in. silna reprezentacja Słowenii, bardzo silni gospodarze, więc Szwedzi. No ale raczej łatwo nie będzie, jeśli chodzi o możliwość awansu, bo pamiętajmy, że nasza reprezentacja to już nie jest ta reprezentacja Orłów, Wenty, czy później Biglera, czy nawet Talanta Duszenbajewa z Bieleckim, z braćmi Jureckimi. To jest zdecydowanie... Niestety tak. Inny no, zresztą rozmawialiśmy o tym ostatnio, że zainteresowanie piłką ręczną w naszym kraju ostatnio opadło z tego względu, że no, przestaliśmy osiągać takie sukcesy jak kiedyś, ale liczymy, że ten boom na piłkę ręczną, jaki był, jednak się nie zmarnuje, że niebawem znowu będziemy jedną z najmocniejszych reprezentacji na świecie. Odstawiamy piłkę ręczną i wracamy na podbieg pod Alpę Czermis. My już też się zmęczyliśmy, pewnie tak jak wy. Zatem jedna autopromocja, łączymy się z Mateuszem Orłowskim, bo później Mateusz komentuje. Także szybkie połączenie i porozmawiamy o Tour de Ski. Panie Kamilu, decydujące pytanie. Ile punktów dzieli lidera tabeli La Liga i zespół zajmujący 6 miejsce? Można się pomylić o 2. W Hiszpanii zwykle 2-3 zespoły odjeżdżały reszcie stawki, ale obstawiam, że 15. Otóż nie tym razem. Jest to 9 punktów. Półmetek sezonu La Liga za nami, a w czubie tabeli niesamowicie ciasno. Zapraszamy na styczniowe hity. Derby Barcelony, starcie Realu Madryt z Sevillą na Santiago Bernabeu, czy wizytę Barsy na Estadio Mestalla. Będzie gorąco i nie zapowiada się, by lider mógł odjechać reszcie stawki.
Do usłyszenia na antenie Radia Gol. Kamil Wlazło i Tomasz Witas. Hasta luego. Wstajemy, wstajemy! Meldujemy, że orzeł wylądował. Mateusz Orłowski jest z nami. Siemka. Dobry. Maciek się śmieje z tego orła. Nie wiem, co cię śmieszy. Skoczkowie też dostaną orła i dzisiaj też dostaniemy będą latali orła jak orły. I gwarantuję ci, że tego orła zbierze Dawid Kubacki. Zresztą nie ma innej opcji, a myślę, że takiego jutro orła Turdeski zbierze szczególnie Teresę Jochałksz. Biorąc pod uwagę to, że Alpe Czernis to jest zdecydowanie i bajka, i dominacja, to chyba mimo wszystko nie ma innej opcji. Dzień dobry, drogi Mateuszu, i wyjaśnij na początku, dlaczego to Alpe Czernis jest takie magiczne. Jest magiczne, bo jest trudne. To jest absolutnie najcięższy podbieg, jaki kiedykolwiek chyba ludzkość wymyśliła, jeżeli chodzi o właśnie bieganie na nartach. To jest najnormalniej w świecie stąd narciarski, tyle że przez biegaczki pokonywane w drugą stronę. Różnica poziomów, nachylenie terenu niesamowite, także absolutnie sportowe piekło. Tak to chyba trzeba określić. Naprawdę wielkie brawa dla każdej, która w ogóle to ukończy. Nieważne, czy jest pierwsza, czy jest 48. No bo naprawdę to jest bieg, który trwa niby tylko około godziny, ale wydaje się, że ta godzina jest wiecznością, jeżeli się po prostu tę trasę pokonuje. Powiedzmy, że do trasy dobiega taki 7-kilometrowy podbieg do podbiegu, bo to tak cały czas wygląda, że od startu w Val di Fiemme zawodniczki biegną takim laskiem, który prowadzi właśnie do początku tej piekielnej góry. 2 kilometry podbiegu, 2 kilometry morderczego wysiłku. Jest to trasa 9-kilometrowa, a nie 10, jak to najczęściej bywa. No i co? To co? Jutro Teresa Jochałk, prawda? Tak mi się wydaje, aczkolwiek biorąc pod uwagę te 2 ostatnie biegi, gdzie przegrała w nowy rok w Toblach z Esberg i zwłaszcza wczoraj, dają do zrozumienia, że ona też jest człowiekiem, a nie maszyną, bo naprawdę taka chwila słabości jej się przytrafiła. To, że przegrała na finiszu faktycznie w samym Toblach z Esberg, no to już swoją drogą, bo ona po prostu w sprincie jest taka sobie. A na spodziewanie dobrze i dzisiaj poszło w kwalifikacjach, tak skądinąd, bo dzisiaj właśnie sprint w ramach Tour de Ski będzie rozegrany, Jochałk była 10. Natomiast wczoraj ona po prostu wysiadła z tego wagonika, jeżeli chodzi o walkę o podium, już jakiś kilometr przed metą. I tutaj jest na pewno jakieś rozczarowanie, patrząc z jej perspektywy i pewnie norweskich kibiców. No ja sobie nie wyobrażam mimo wszystko, żeby ona zębów nie zacisnęła i nie wygrała tej rywalizacji, ale rzeczywiście nie musi być to aż tak wymagająca rywalka dla przeciwniczek i to nie musi, jeżeli faktycznie Hawk wygra, nie musi być to z jakąś ogromną przewagą. A jeszcze co do tej trasy, o której wspomniałeś, tego dobiegu. Jak ktoś wczoraj nie słuchał naszej relacji, tylko oglądał w telewizji albo gdzieś skróty jakieś sobie w internecie przeglądał biegu na 10 kilometrów, to na pewno zauważył takie niebieskie obwódki na zjazdach, które były dosyć strome, a to jest po prostu część właśnie tego dobiegu, tyle że on będzie pokonywany pod drugą stronę. Nie będzie się zjeżdżać do stadionu, tylko się będzie z niego wybiegać. No i wyjaśnij mi jedną zmianę szczególnie w programie, bo kiedy cofniemy się pamięcią do lat ubiegłych, to ostatnie 2 etapy wyglądały tak, że dzień wcześniej był rozgrywany bieg na 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnego w Val di Fiemme. Dzisiaj mamy oczywiście w Val di Fiemme, ale sprinty. Jutro podobno też nie będzie tradycyjnego biegu interwałowego, tylko bieg ze startu wspólnego pod tę górę. Jakoś sobie tego wyobrazić nie mogę. Skąd ta zmiana? Zmiana jest z tego powodu, jeżeli chodzi o ten bieg ze startu wspólnego, żeby po prostu trochę emocji wprowadzić, bo wiadomo, kto pierwszy na górze, ten wygrywa całe Tour de Ski, żeby też dać po prostu szansę innym zawodniczkom, które są po prostu nieco słabsze, a i tak mogą się mimo wszystko włączyć w rywalizację. Wcześniej faktycznie, tak jak mówiłeś, były biegi pościgowe, teraz to jest bieg ze startu wspólnego. Oczywiście i tak tam będą liczyć się różnice czasowe później na mecie, one będą doliczane do klasyfikacji generalnej, ale rzeczywiście... No właśnie, ale to nie będzie aż tak logiczne dla widza, że ten, kto wbiegnie na górę, jest zwycięzcą, bo wcale być tak nie musi, kiedy sobie odliczymy od czasów te wszystkie bonusy.
No tak, ale to ułatwia, krótko mówiąc, też organizatorom trochę pracę, bo oprócz oczywiście klasyfikacji Tour de Ski, która jest, no umówmy się, najważniejsza w tym momencie, przyznawane są po prostu nagrody za dany bieg. Jest coś takiego jak Lady of the Day, czy jakoś tak to się nazywało, gdzie po prostu ta, która przybiegnie pierwsza do mety, zostanie zwyciężczynią biegu i stanie na najwyższym podium zawodów Pucharu Świata, czyli zdobędzie 50 punktów do klasyfikacji za wygranie danego biegu. Wcześniej to było właśnie takie mizerne odliczanie, odliczanie czasu netto od czasu brutto, etc., etc. I dopiero po jakichś kilku minutach było wiadomo, kto tak naprawdę dany bieg wygrał, a nie samo Tour de Ski. Teraz będzie to na pewno łatwiejsze trochę do obserwowania z tej strony, ale tak jak mówię, to jest głównie dla tych słabszych zawodniczek, żeby one chociaż przez chwilę mogły się poczuć, no krótko mówiąc, ważne w tej rywalizacji. Stąd też kilka zmian, na przykład punktuje w klasyfikacji ogólnej Tour de Ski nie tylko czołowa 30, ale wszystkie, które ukończą, bo wcześniej oczywiście dochodziło do takich sytuacji, że no skoro i tak ma się tych 10 minut czy więcej straty, no to nie ma sensu biec pod tę górę i po prostu wycofywały się zawodniczki. Teraz też oczywiście do tego dochodzi, ale na pewno w mniejszym stopniu. No i po prostu to jest jakkolwiek gratyfikowane przez FIS ten wysiłek, 9 dni, 7 biegów, także no, co by nie było, naprawdę to jest dla organizmu ludzkiego bardzo duże obciążenie. I ostatnie pytanie, już się puszczamy do komentarza. Tak. Ogólnie byś uznał, że jest to ciekawy Tour de Ski, ten tegoroczny? Tak, no bo tak jak mówię, różnice są jakie są, bo Jochał ma tam kilkanaście sekund przewagi nad najgroźniejszymi rywalkami, ale samo to, że ona nie wygrywa każdego biegu, to, że na przykład taka Katarina Henik potrafi właśnie w biegu na 10 km klasykiem gdzieś wczoraj wyskoczyć kompletnie nie wiadomo skąd i pierwszy raz w karierze stanąć na podium, są te sprinty, które zawsze są emocjonujące. Przede wszystkim bardzo ciekawe jest to, że oprócz tej klasyfikacji generalnej jest prowadzona walka po pierwsze o bonusy czasowe na pomiarach czasu, a po drugie jest prowadzona klasyfikacja punktowa, która też oczywiście gdzieś wymusza jakąś rywalizację nie tylko na finiszu danego biegu, ale w trakcie samej rywalizacji gdzieś na trasie. Moim zdaniem naprawdę to jest ciekawe Tour de Ski, bo jeszcze nic nie jest też do końca rozstrzygnięte. Oczywiście Jochałk jest wielką faworytką tego jutrzejszego biegu i do tego, żeby go po prostu wygrać i żeby wygrać całe Tour de Ski, ale walka o pozostałe miejsce na podium zapowiada się emocjonująco, a też nie jest wcale powiedziane, że Jochałk gdzieś faktycznie znowu nie osłabnie i po raz kolejny nie stanie na podium zawodów Pucharu Świata, choć to się oczywiście bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza. Wiele jest narzekań, że to się ciągnie strasznie, że to można jakoś jeszcze bardziej uskutecznić, ale myślę, że i tak już FIS podkręcił to wystarczająco i rzeczywiście to jest na takim niezłym dla kibica poziomie sportowym i też po prostu rozumienia tego, co się dzieje, bo to jest najważniejsze, nie tak jak to czasem bywa, że no, faktycznie w skokach, dajmy na to, ktoś skoczy najdalej, a i tak jest gdzieś piąty czy szósty, bo warunki mu pomogły albo coś innego. I tak na sam koniec, już naprawdę na koniec, będziesz komentował dokładnie za 8 minut te sprinty, więc zrób sobie taką małą autopromocję, proszę bardzo. Tak jest, zapraszam oczywiście do kanału drugiego, bo tam będzie przeprowadzona nasza relacja z biegów sprinterskich. Ciekawie może być, bo nie ma już wielu takich stricte sprinterek na trasie Tour de Ski. One wycofywały się na poszczególnych etapach, także naprawdę zapowiada się sporo ciekawego ścigania. Jessica Diggins wygrała kwalifikację, a w rywalizacji męskiej, bo tą też będziemy relacjonować, będzie Polak. Kamil Bury zakwalifikował się do ćwierćfinału, 20 miejsce w kwalifikacjach. A Dominik, nasza rewelacja tegorocznego Tour de Ski? Dominik niestety w 30 się nie zmieścił, ale nie stracił jakoś strasznie dużo, także jest, powiedzmy, nadzieja na to, że coś może jeszcze się udać wywalczyć. No, ale choćby właśnie ze względu na Kamila, na ciekawą rywalizację żeńską, bo no, od czasów jest ten Kowalczyk, ona nas najbardziej interesuje, umówmy się, powinniśmy na pewno z wypiekami na twarzy obserwować czy słuchać te rywalizacje właśnie w kanale drugim.
No to zapraszamy dzisiaj na sprinty, jutro zapraszam w swoim imieniu na morderczą gulę. Myślę, że nie jedna gula wszystkim skoczy, kiedy wbiegną sobie na tę górę. Alpe Czernis zapraszamy bardzo serdecznie. Mateusz Orłowski, bardzo dziękujemy, dobrego dnia i wielu emocji. Dziękuję również, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, Mati. No to już bez Mateusza kontynuujemy dalej rozmowę o Tour de Ski. Zapraszamy na kanał drugi wszystkich fanów biegów narciarskich. Ten przedostatni etap właśnie już za moment na kanale drugim. Mateusz nas dziękuję, wysyła serduszka. My także ci, Mati, wysyłamy serduszka. Jak to mówi Magda Gesser, Besos. Besos, tak. Od sezonu 2006-2007 Besos wszystkim fanom biegów narciarskich mówi Tour de Ski. No jest to taki turniej stworzony na wzór Tour de France, czyli tego kolarskiego wyścigu. No i właśnie Tour de Ski najczęściej zaczyna się w Czechach. Na przykład w zeszłym roku można było za wygranie Tour de Ski zdobyć aż 546 tysięcy euro. Dużo. Dużo. Bardzo no, dużo. Robi na nas wrażenie. Cieszy nas także to i wrażenie na nas robi, że najbardziej utytułowanym sportowcem w Tour de Ski jest... Justyna Kowalczyk, nasza multimedalistka. Skromna biegaczka z Kasiny Wielkiej. Ale chciałbym jedną rzecz zauważyć, tak, że od tego sezonu 2006-2007, kiedy zainaugurowano cykl Tour de Ski, wówczas nie było jeszcze Alpe Czernis. Alpe Czernis wprowadzono w roku 2009 na posiedzeniu FIS-u i te pierwsze dwie, trzy edycje Tour de Ski odbywały się bez tego borderczego podbiegu. Można powiedzieć, że ten premierowy podbieg wygrała Justyna Kowalczyk. I później królowała i na Alpe Czernis, i w całym cyklu, bo Justyna wygrywała w Tour de Ski w roku 2010, 11, 12 i 13. No i później w 14, już pamiętamy, Justyna powoli odpuszczała biegi, chociaż w 2014 oczywiście udało się jej jeszcze zdobyć olimpijskie złoto. No ale indywidualnie tutaj Justyna króluje wszędzie. Czterokrotne zwycięstwo, czternastokrotne zwycięstwo etapowe. No dzięki niej też Polska jest na trzecim miejscu wśród najbardziej utytułowanych krajów w Tour de Ski. Więc Justyna naprawdę ten cykl lubiła. No a zresztą jak była w formie, to wygrywała nie tylko Tour de Ski, ale wszystko, co było do wygrania. A u mężczyzn dominował przez jakiś czas Dario Colonia, który również czterokrotnie był najlepszy w Tour de Ski w roku 2009, 11, 12 i ostatnio w roku 2018. No szapoba dla Szwajcara za tą rozpiętość czasową od 2009 do 2018, 9 lat, w tym 9 lat wspinaczek pod Alpe Czernis i on mimo upływu wieku, bo nie oszukujmy się, Błotszy nie jest, a coraz starszy, nadal potrafi tam się wskrobać jako pierwszy, naprawdę imponuje mi to, a ponadto oprócz tych zwycięstw, był raz na miejscu drugim, był dwukrotnie na miejscu trzecim, coś wspaniałego, rzekłbym. Może kolejką wjeżdża. Oszukuje wszystkich, myślisz? Dzisiaj ci sportowcy, którzy już swoje lata mają na karku, nie mają z nami lekko, bo się śmiejemy po prostu. No, Dario Colonia też 34 lata. Już wcześniej 35, żeśmy mówili, że stary Paweł Korzeniowski. Teraz Dario Colonia 34, też już stary. A co powiesz o Noriakim Kasajm, którego co prawda dzisiaj nie będziemy oglądać ani w poniedziałek w Bischofshofen, on sobie spokojnie trenuje w Japonii. Ale co żyje? Powiesz o tym człowieku? 48 lat. On jeszcze żyje? Wiesz, tak, epoka dinozaurów na pewno. Epoka a może dinozaurów. Jeszcze dalej. Tak, wykopywał jakieś mamuty tam w Japonii pod Kurosuki. Nie no, Noriakiemu Kasajmu mamuty oczywiście... Mamuty był w Deluxe Ski Jumping tym pierwszym w Japonii, nie wiem czy pamiętasz. Nie pamiętam. A, tym takim takie... podstawowym. Rzeczywiście, już sobie przypominam. Tam były takie nieregularne skocznie. Tak, tak. Tak. Była Wielka Brytania grze. K65 nawet pamiętam. No, w Wielkiej Brytanii to za bardzo nie mają większej skoczni, więc akurat tutaj oddany był stan faktyczny. Natomiast jeśli chodzi o naszą rozmowę o Tour de Ski, to coś chcesz jeszcze dodać? W
sumie jedno, że jest to cykl, który z roku na rok, wbrew opinii co po niektórych, zyskuje na atrakcyjności, świadczy o tym coraz... Zyskuje, oczywiście. Coraz... No, na podstawie tego, co mówił Mateusz, to się mogę zgodzić. Tak, ale też mogą o tym świadczyć nagrody finansowe, bo kiedy spojrzysz na historię kwot pieniężnych... No, kasa i kasa, no ale to świadczy o popularności danego cyklu i jakby istotności jego występowania w kalendarzu Pucharu Świata. Kiedy rosną te kwoty nagród, to znaczy, że turniej też jest coraz to bardziej istotny. Jest to swoisty taki wielki szlem, jeśli chodzi o biegi narciarskie. Ty to przyrównałeś do Tour de France, ja bym to porównał bardziej do turnieju czterech skoczni w wykonaniu biegaczy narciarskich. Też rywalizacja skoczków mordercza. Skoczków narciarskich. Tak. Powiedziałeś biegaczy narciarskich. Tak? Tak. Ale jak już mamy takie porównania ze skokami, to może bardziej rower. Rower, tak, bo tam skaczemy dzień w dzień. Prolog, no konkurs, prolog, konkurs, prolog, konkurs. Chociaż ja przyznam ci jeszcze, że nie jestem fanem tej imprezy i nadal większym sentymentem darzę turniej czterech skoczni, bo mimo, że nie jest ja on też, tak oczywiście. Wyczerpujący jak rower, ale nie oszukujmy się. To, co wymyślili sobie Norwegowie, to jest wręcz ekstremum. Aż niezdrowe, że tak to nazwę, no ale nie będziemy krytykować, zawodnicy nie zgłaszają sprzeciwu. Z drugiej strony, co oni mają do powiedzenia? Tutaj rządzą jak najbardziej sportowi działacze. Oni są tylko wykonawcami. Przed Adamem Małyszem w Polsce właśnie turniej czterech skoczni się oglądało. To była taka impreza bardzo popularna i tak zostało. No, bardzo się lubi turniej czterech skoczni, bo no, to jest coś najważniejszego obok Mistrzostw Świata, obok Igrzysk Olimpijskich. Jest to prestiż. Rower, nowy turniej, wymyślony niedawno. Oczywiście duże nagrody pieniężne, no ale no prestiż zdecydowanie jest dużo mniejszy niż turnieju czterech skoczni, także ale wiesz, jeszcze Norwegowie muszą trochę popracować. No tak. I wykorzystując może ten fakt, że do rozmowy z naszym gościem Mateuszem Owczarkiem zostało niecałych 10 minut, to powiedzmy o prognozie może pogody też dla kibiców. Myślę, że nas to bardzo interesuje. Znowu zapomnieliśmy wcześniej, ale też czas nam się kurczył, także dobrze, proszę. Maciej Piotrowski, pogodynka nasza, proszę. A więc tak, drodzy Państwo, miałem być pogodynką, nie zapowiedziałeś mnie jako pogodynka, tylko pogodynkę, więc specjalnie głosy zmieniłem. Dzisiaj w całym kraju. Dzisiaj w całym kraju deszcz. Dzisiaj w całym kraju wiatr. Dzisiaj w całym kraju możliwe oblodzenia. Dzisiaj może trochę mniej dramatycznie. A przykro mi, nie da się. Kiedy spojrzymy na mapę prognoz pogody na dzisiaj, to zobaczymy maksymalnie, uwaga, od 0 stopni na Podhalu do maksymalnie 5 stopni w okolicach Zielonej Góry, ale to jest naprawdę miły wyjątek. Zielona Góra, 3-4 stopnie na przeważającej we Wrocławiu na przykład. We Wrocławiu 4. Mhm. Ale w Rzeszowie 2, który też jest nazywany naszym biegunem ciepła, szczególnie latem. Łódź, Warszawa, Toruń, tutaj po 3 stopnie. Nad morzem bardzo silny wiatr. W porywach do 8-9 metrów na sekundę, ale nad morzem naprawdę da się to odczuć. Opady deszczu. W Zakopanym wiatr powyżej 100 km na godzinę. Są alerty pogodowe dla Małopolski, więc uważajmy na siebie, nie stawiajmy samochodów pod drzewami, szczególnie kiedy mieszkamy w południowej części kraju, bo może się to skończyć naprawdę źle, ale jeśli cię to pocieszy, to jutro już będzie lepiej. 5 stopni, nie wychodźcie lepiej z domu. Taki nie, minus. Jutro będzie chłodniej niż dzisiaj, bo od 0 do 2 stopni, a nawet od minus 4 w Zakopanem. Śnieg będzie, w Małopolsce, ale no tam nie mało w całym kraju będzie słonecznie. Bez deszczu, dzisiaj będzie okropnie. To przynajmniej ale taka jest dobra informacja. To tak. Dobrze. To jutro nie można długo spać, tylko cieszyć się słońcem. Tak, tym bardziej, że jutro weekendu nie kończymy, bo jeszcze mamy trzech króli w poniedziałek. Tak jest. Dobrze, że powiedziałeś trzech, bo ja się ostatnio mylę. Sześciu króli. Zawsze sześciu króli, no. Pozdrawiamy pana polityka. Pana Ryszarda. Pana Ryszarda, którego już chyba nawet w polityce nie ma, z tego co jestem zorientowany. Nie ma, ale sześciu króli zostało w polskiej popkulturze. Tak więc, a szkoda, że sześciu króli nie świętujemy na przykład 3 stycznia dla odmiany. To wtedy 6 stycznia moglibyśmy trzech króli świętować.
Możesz zaanonsować takie święto. Na pewno Polacy będą zadowoleni, jak w dodatku jako święto narodowe zostanie uznane. Kolejny dzień wolny ekstra zawsze jest mile widziany. A w Innsbrucku, bo też mam przygotowaną prognozę pogody dla tego miasta. Drodzy kibice, skoki raczej się odbędą. Tutaj porywy wiatru do 3-4 metrów na sekundę przewidywane. Temperatura do 5 stopni Celsjusza i takie słoneczko z chmurkami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. A kiedy patrzyłem na fragmenty wczorajszych kwalifikacji, widziałem jakoś ze skoku, to wolałbym mimo wszystko, żeby ten deszcz nie spadł. A czy będzie wiatr kręcił jak Leo Messi, bo to takie bardzo popularne określenie. Tak. Kręcący wiatr będzie kręcił. Czyli będzie dzisiaj kręcił, ale to może być nasza siła z drugiej strony, bo jeśli Dawid idealnie trafi, a Rioju z Karlem Geigerem trafią dosyć bizarnie, to może karta przełożyć się na naszą stronę. Gorzej, jeśli to pójdzie w drugą stronę. A jeśli Martin Schmidt porzuci mikrofon i skoczy na skocznię i ruszy znowu na nartach, to może coś tam... To wygra. Nie ma takiego gdybania. Dobrze by było, żeby były równe warunki. Dobrze by było, no ale myślę, że taka loteria jest szansą też dla Kamila Stocha, więc nie skreślajmy naszego reprezentanta. Od 1 dnia marca ubiegłego roku już niczego nie uważam za niemożliwe, jeśli chodzi o skoki narciarskie, więc Kamilu, spokojnie, 62 punkty, masz całe 4 skoki do nadrobienia. Wszystko jest do zrobienia, tak jest. Dobra, dopóki narty w górze, wszystko jest możliwe. To my teraz chwilę odpoczniemy, zapraszamy na fragment muzyczny i później wracamy z naszym gościem Mateuszem Owczarkiem. Wstajemy!
piłka reprezentacyjna to nie tylko Brazylia lub Hiszpania. Pierwotny duch tego sportu pozostał w państwach, o których zazwyczaj się nie mówi. W audycji Piłką po mapie zajrzymy właśnie do takich krajów i przedstawimy, jak wygląda tam futbol. Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 18. Seweryn Malikowski i Michał Salamucha. Radio Gol. W drodze po emocje. Wstajemy, wstajemy! Ciekawe rozmowy, tematy nieporuszane nigdzie indziej, osobistości świata sportu, znani dziennikarze, niezwykli sportowcy, wyjątkowe reportaże, autorska audycja. Pismak. W czwartki o 18 na antenie radiogol.pl. Zapraszam, Jakub Balcerski. Czterokrotny wicemistrz Polski. Trzykrotny zdobywca Pucharu Polski. Dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski. Uczestnik 1/8 finału Pucharu Zdobywców Pucharu. Oraz 1/8 finału Pucharu UEFA. GKS Katowice. Partner medialny Radia Gol. O tym, co piszczy w trawie przy ulicy Bukowej, dowiesz się z podcastu poświęconego GKS-owi. 19.64. Rozmowy z ludźmi Gieksy, nie tylko o Gieksie. Słuchaj w każdy poniedziałek w Radiu Gol i na portalu soundcloud.com. 19.64. Pora na GKS Katowice. Partnerem audycji jest restauracja Kadenza, znajdująca się w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Crazy, man. Sorry. You know what? When you said that last time, I was kind of tripping, right? But now, you fight. I am crazy. But you know what else? I give a fuck. Fuentes. Salgo sulla giostra. Ehi, no, tre di scorta. Ehi, ehi, il bodyguard si sposta. Ehi, non ce n'è una storta. Spendo fortune solo quando voglio. Ehi, giostra spietata, manda gente in fuga. Ehi, la pago la passo che c'è già la folla. Ehi, non ci fermiamo come in una loggia. Tappo le bocche con punti in sutura. Conto corrente che intanto matura. Trappe farina, le facce tempura. Merda dorata che potre natura. Casca il palazzo di fianco quando Tony spinge sta merda d'impianto. Troia si mette a riparo, me lo prende dietro poi finisci in pianto. Fuori allo stadio trovi il mio ritratto. Tornatene a casa, timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Timballo e timbarco. Ma dove voce subito mi chiamano Tony Chani Mosby. La faccia grinzita per tutte le fisce che tutti fatti ogni dì. I tiri sugo sulla sua faccia, faccio un sugo sopra la spiaggia. Esco di casa, metto la giacca, metto la cuccia, metto la tasca e metto dei passi. Sembro per Paris, io conto che incassi. Aggiungomi lì, I give you fuck you bro. Non prendo la metro, con bicchio sullo yacht. Viaggio su una Lambo, scalo dei monti, fatti di soldi, gioco a pelone, fammi chinotti, posi ghiacciati come la Russia, con la tua tipa, uso la fusta. Non sono un delinquente qualunque, a chi fare barre per unghie, a chi fare piante per unghie, a chi ruba soldi per fugge. Fuggi da Foggia, dicono in Puglia, corri da Ciara, dice la Puglia, chiudo le barre su questa via, con i miei bro, una famiglia. Wstajemy, wstajemy!
25 minut pozostało do godziny 12. Trwa sportowy poranek na antenie kanału pierwszego Radia Gola. My zaczynamy nasz drugi temat dnia, więc sport w wykonaniu niepełnosprawnych, a dokładnie rzecz ujmując lekkoatletyka, w której święcimy niesamowite triumfy, nie tylko w tym wykonaniu zawodników w pełni zdrowych. Z nami Mateusz Owczarek, niepełnosprawny skoczek w dal. Witamy cię, drogi Mateuszu. Witam serdecznie. No i powiedz, jak się ma nasza kondycja, jeśli chodzi o lekkoatletykę, ale w wykonaniu osób niepełnosprawnych? Nasz sport paraolimpijski, dokładnie lekkoatletyka, ma się naprawdę bardzo dobrze. Z roku na rok jest naprawdę coraz lepiej. Oprócz tych wiodących zawodników, na przykład Alicja Jeromin, Maciek Lepiato, mamy również młodą kadrę, która naprawdę coraz bardziej się rozwija i stąd te tak fajne rezultaty. Powiedz, w jakich kategoriach odbywają się te zawody? Bo wiemy, że biegi na tych samych dystansach odbywają się w kilku kategoriach i różne konkurencje techniczne. Powiedz, od czego zależy to rozróżnienie, który zawodnik w której kategorii może wystartować? To rozróżnienie zależy od schorzenia, tak? Na przykład biegacze czy osoby, które wykonują sporty techniczne, na przykład pchnięcie kulą, na przykład skok w dal, biegają na przykład biegacze, biegają w niewidomi na przykład, biegają w kategoriach od T11 do T13. Mamy właśnie osoby z porażeniem mózgowym, które właśnie biegają lub wykonują właśnie te konkurencje techniczne od T35 do T38. To jest właśnie takie... To jest właśnie coś takiego. Dodatkowo mamy osoby, które również są porażone, jeżdżą na wózkach. Są to bodajże grupy 32-33. Mamy również osoby z amputacjami. To tutaj mamy od grup 44 do 47. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozróżnienie, tutaj poszczególnych osób, przynależność do poszczególnej grupy. I wszystkie te grupy są później dopuszczone do paraolimpiady, tak? Nie ma jakiegoś podziału. Tak. Powiedz, jakie mamy nadzieje na Tokio 2020, bo tuż po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich rozpoczynamy Igrzyska Paraolimpijskie. Jeżeli chodzi o szanse, no tutaj każdy, prawda, każdy sportowiec jakby chciałby ten medal zdobyć, bo no bo wiadomo, tutaj medale byłby taki medal, każdy medal byłby takim zwieńczeniem najlepszym takiej imprezy. Co do szans, mamy naprawdę bardzo duże szanse w każdej kategorii tak naprawdę i każdy jest w stanie zdobyć medal. Przepraszam, że ci też wejdę w słowo, ale teraz mnie zaciekawiła szczególnie jedna sprawa. Czy sport w wykonaniu niepełnosprawnych jest dużo bardziej wyrównany niż w wykonaniu osób pełnosprawnych? Bo wiemy, że w sporcie często dochodzi do sporych dysproporcji między zawodnikami. Czy też tak wygląda to w świecie osób niepełnosprawnych? Czy jednak tutaj te zawody są bardziej wyrównane i nie mamy takich swoistych dominatorów, jak w niektórych konkurencjach możemy oglądać? To znaczy zależy od konkurencji, prawda? Na przykład na swoim przykładzie ja startuję w kategorii T37, czyli porażenie mózgowe połowiczne. I na przykład... Jedna osoba została bardziej dotknięta przez los i to widać na pierwszy rzut oka. Natomiast po niektórych takiej dysproporcji niestety na pierwszy rzut oka nie możemy zaobserwować. Więc takie dysproporcje właśnie zależą od nie wiem, rehabilitacji, stopnia porażenia. Mhm. A czy uważasz, że rywalizacja jest bardziej zacięta? Bo na przykład tak jak patrzymy na football, gdzie gdzieś tam kule latają i tak dalej. I nie wiem, czy ty możesz powiedzieć, że jest ciekawsza, bardziej zacięta, czy to zależy? Tak. Mogę powiedzieć, że
Sport niepełnosprawnym jest takim sportem, gdzie właśnie nie tyle co bardziej nam zależy, co chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, ta chęć rywalizacji, pokazania ludziom, że my również możemy, może sprawiać, że po prostu ta nasza rywalizacja jest bardziej zacięta. Boję się zadać tego pytania, ale chyba nie mogę go z drugiej strony nie zadać. Boli mnie osobiście ta cała sprawa, która dzieje się wokół sportowców uprawiających parasport. Przepraszam, że ja tak to nazwę, po prostu nic się nie dzieje. Tego typu nazewnictwo mi w tym momencie przychodzi do głowy. Dlaczego wy jesteście tak niesamowicie niedoceniani i przez państwo, i też przez współczesne media? To znaczy generalnie tak, cały czas nasz sport jest jakby krok za tym sportem, że tak powiem, pełnosprawny. No ale dlaczego? No skoro tutaj mamy też naprawdę fantastyczne wyniki, z których powinniśmy być, przepraszam za określenie, cholernie dumni, to my nawet nie znamy nazwisk tych ludzi, którzy dla naszego kraju są w stanie wywalczyć naprawdę niesamowite rzeczy. O wiele większe niż sportowcy, którzy są w pełni sprawni. Jest to dla mnie naprawdę coś skandalicznego, że nikt z nas nie potrafi tego docenić, a pamiętajmy, że ci ludzie muszą wykonać dużo bardziej katorżniczą pracę, żeby do czegokolwiek dojść. Generalnie to troszeczkę posunęło się naprzód z tego względu, że tak jak mogliście zauważyć, czy od imprezy tak naprawdę od Igrzysk Paralimpijskich w Rio, z roku na rok ta medialność się poprawia. Generalnie sytuacja wygląda tak, że w promocję naszą włączyło się TVP Sport, telewizja TVP, gdzie właśnie i dzięki właśnie uprzejmości TVP i współpracy z Paralimpijskim. Generalnie to wszystko posuwa się naprzód, ale tak jak powiedziałem, jeszcze osobiście, tak jak dla mnie, pozostawia to jeszcze wiele do pracy i poprawek. A jak, Mateusz, wyglądają twoje przygotowania? One się różnią od tych pełnosprawnych sportowców, a jeśli tak, to w jaki sposób? To znaczy, czy różnią? Nie różnią się w zakresie zadań, prawda? Tak samo jak pełnosprawni sportowcy, muszę iść na siłownię, muszę zrobić technikę skoku, rozbieg, tak samo muszę robić elementy skoczności, więc jedyne, co może się różnić, to na pewno na przykład na siłowni zakres ciężaru. A pod względem technicznym to jest praktycznie to samo. Czy żeby wystartować na wielkiej imprezie typu Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie, podobnie jak w przypadku zawodów pełnosprawnych sportowców, trzeba wypełniać jakieś minima, czy tutaj zasada zgłoszeń opiera się na zupełnie czymś innym? Nie, właśnie tak jak powiedziałeś, minima. Tutaj mamy, tutaj dla nas zawodników mamy dwa minima do zrobienia. Jedno jest ze Światowej Organizacji Lekkiej Atletyki Osób Niepełnosprawnych, IPC, gdzie no to minimum jest troszeczkę poziom niż na przykład jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, tak? Tutaj generalnie, jeżeli chcemy zdobywać medale, no to ten musimy prezentować naprawdę bardzo dobry poziom i z racji tego właśnie Polski Związek Lekkiej Atletyki stawia nam troszeczkę wyżej poprzeczkę niż Światowy Związek, dlatego musimy skrupulatnie wypełniać minima. A czy gdy patrzysz na obecnych sportowców,
paraolimpijczyków, to widzisz kogoś, kto mógłby wystąpić na tej olimpiadzie sportowców pełnosprawnych, bo mieliśmy taki przykład oczywiście Natalii Partyki w tenisie stołowym, był Oskar Pistorius, czy są tacy teraz sportowcy? Teraz to Oskar P, proszę pana. Generalnie tak, tak. Są to na przykład tak nie tyle co może na olimpiadzie, prawda? Ale na przykład na Mistrzostwach Europy, patrząc pod kątem Mistrzostw Europy, na pewno byłby to taki poziom porównywalny do osób pełnosprawnych. Prezentuje sprinter Michał Derus na przykład. Teraz tutaj kontuzjowany Mateusz Michalski, to również sprinter niedowidzący. Generalnie tak jak mogliście zauważyć rok temu na przykład Maciej Lepiato, który jest skoczkiem wzwyż, został brązowym medalistą Mistrzostw Polski osób pełnosprawnych, więc generalnie mamy kilka osób, które naprawdę poziomem nie odstają od poziomu osób pełnosprawnych. Ale też chciałbym zauważyć, że przynajmniej w przypadku lekkoatletyki i meetingów, bo o imprezach międzynarodowych na razie nie ma co mówić, ale jeśli chodzi o meetingi typu Orlen Cup, który możemy oglądać w Atlas Arenie, będzie ten meeting na początku lutego, serdecznie zapraszamy i polecamy uwadze. Czy też Memoriał Kamili Skolimowskiej, to tutaj niektóre konkurencje są przeplatanką sportowców pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. To mnie poniekąd naprawdę bardzo cieszy, bo dochodzi do takiej swoistej integracji dwóch zupełnie odrębnych świata, dwóch odrębnych światów sportu. Tak, tak, to właśnie bardzo, bardzo nas cieszy z tego względu, że możemy pokazać, że tak naprawdę sport jest jeden, tak, tak, nie, jeżeli chodzi tutaj, nie ma tutaj jakichś swoistych przepaści, że tak powiem, między sportem niepełnosprawnych a pełnosprawnych osób. I to właśnie wzbogaca również naszą medialność, tak? Właśnie o czym mówiliśmy wcześniej. Generalnie też również się cieszymy właśnie na spotkania z osobami pełnosprawnymi z tego względu, że możemy nawet porównać, prawda? Niektórzy mogą właśnie porównywać, ile tak naprawdę brakuje na przykład brakuje jeszcze umiejętności, żeby startować z osobami pełnosprawnymi. Czego ci życzyć na ten 2020, oprócz oczywiście dużej ilości zdrowia? Właśnie zdrowia, bo to generalnie jest najważniejsze, bo niestety kontuzja w tym roku, w końcówce poprzedniego i początku tego roku nowego, owocuje właśnie w kontuzję i to jest niestety uniemożliwia mi taki pełny trening i realizację tego treningu. Czego? Na pewno szczęścia w realizacji celów, tak? Żeby pojechać jednak do tego Tokio i pokazać, że jestem w stanie zrealizować cel, czyli medal, tak? To czego ci życzymy z całego serca. Mocno trzymamy za ciebie kciuki i za wszystkich sportowców niepełnosprawnych. Trzymajcie się ciepło, zdobywajcie medale, cieszcie się, my będziemy z was dumni. Niezależnie od tego, czy media to nagłośnią, czy też tego nie nagłośnią. I na antenach Radia Gold przynajmniej w poranku będziemy o tym mówić na pewno. Bardzo ci dziękujemy. Mateusz również bardzo dziękuję. Był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Dzięki.
Wstajemy, wstajemy! Najświeższe opinie, zapowiedzi audycji radiowych, dokładna ramówka, ciekawe dyskusje. Obserwuj profil Radio Gol na Twitterze i bądź na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi. Radio Gol. W drodze po emocje. Marek Grechuta zaśpiewał, no to my teraz wam opowiemy. Złotka Andrzeja Niemczyka. Zapowiadaliśmy, że będą i są. 2005 rok. Piękny rok w polskiej żeńskiej siatkówce, chociaż no już oczywiście dwa lata wcześniej było pięknie, bo wtedy także podopieczna Andrzeja Niemczyka złoty medal zgarnęły. No ale ten w 2005 roku, 15 lat prawie temu, no był bardziej spektakularny. A dlaczego, panie Macieju? Jaki był przebieg tego turnieju? Spektakularny i myślę też widowiskowy z takiego mentalnego punktu widzenia, bo zdobyć szczyt jest bardzo łatwo, ale dużo łatwiej jest z tego szczytu spaść. Natomiast polskie siatkarki po zdobyciu Mistrzostwa Europy były w stanie obronić tytuł w europejskim czempionacie, chociaż aż tak różowo w tej Chorwacji nie było. Powiedzmy, że w rozgrywkach grupowych nasze zawodniczki mierzyły się z Azerbejdżanem, Chorwatkami, Niemkami, Serbkami oraz Rumunkami. Zaczęło się planowo od zwycięstwa nad reprezentacją Azerbejdżanu 3-0, później wygraliśmy z Niemcami, wygraliśmy z Chorwacją, wygraliśmy z Rumunią, no i starcie z reprezentacją Serbii również wygraliśmy 3-1. Serbii i Czarnogóry. Serbii i Czarnogóry, dokładnie. Wtedy jeszcze takie tak. Państwo istniało. Wyszliśmy z kompletem punktów oczywiście z pierwszego miejsca w grupie, ale to, co się tam działo, było naprawdę niesamowite, bo Polki, można powiedzieć, przeszły przez ten turniej suchą stopą, bowiem to znaczy w półfinale... przez tą fazę grupową. Przez tą fazę grupową w półfinale trafiły na piekielnie mocne Rosjanki i to, co się tam działo, no to bitwa na noże, że tak wygrana to w tiebreaku 3-2, no do dzisiaj jest to uważany za jeden z najlepszych meczów w historii żeńskiej siatkówki. Powiedzmy wyniki setów: 26-24, 25-22. Pierwsze dwie partie padły łupem Polek. Mogło to się zamknąć w trzech setach, bowiem trzecia partia przegrana przez podopieczną Andrzeja Niemczyka na przewagi 26-28. Później dosyć wyraźna porażka do 20, a w tiebreaku 22-20. Przypomnijmy, że tego piątego decydującego seta rozgrywamy do 15 punktów. 22-20. Mecz o finał Mistrzostw Europy. Gra na przewagi w tiebreaku. Myślę, serca drżały, ręce drżały, wszystko drżało, ale te wojny nerwów wygrały Polki. Myślę, że w głowach już wtedy to Mistrzostwo Europy zdobyły. Ten mecz z Włoszkami o złoto dużo łatwiejszy paradoksalnie. Wygrana 3-1, chociaż pierwsze dwa sety to też olbrzymia walka 25-23, 27-25. Później Włoszki jeszcze powalczyły, wygrały seta do 21, ale w czwartym Polki nie pozostawiły swoim włoskim rywalkom złudzeń, wygrywając 25-18 i całe spotkanie 3-1 bez straty meczu, że tak to nazwę. Bez porażki polskie zawodniczki, MVP całych zawodów Dorota Świeniewicz. Kapitalnie, pięknie i bardzo bym chciał, żeby te złote czasy polskiej damskiej siatkówki wróciły. Być może przed wielką operą czeka nas w Apeldoorn. Bardzo bym sobie tego życzył. No, nasze siatkarki też wspominały, że już ten mecz z Włochami był dużo łatwiejszy niż spotkanie z Rosją, bo z Rosjankami były bardzo spięte, bo było bardzo dużo nerwów. Trener Andrzej Niemczyk także mówił, że się strasznie denerwował, że tak naprawdę już w trzecim secie mogliśmy wygrać, bo prowadziliśmy 24-21. No ale niestety nasze siatkarki dały się dogonić, no i później była nerwówka do samego końca. Ale ten finał z Włoszkami bez problemu udało się wygrać, nie było już takich nerwów jak w meczu z Rosjankami. No i tak jak mówisz, no chcielibyśmy powrotu złotych czasów naszej żeńskiej siatkówki. No później były jeszcze małe sukcesy, jak w 2009 roku, tak? Brąz. Zdobyliśmy brąz na Mistrzostwach Europy w Polsce, no ale przy tym
przy tych medalach złotych na tamtych Mistrzostwach Europy w roku 2005 i 2003 już nigdy nie wróciliśmy. Jeszcze no ostatnio czwartą lokatę zdobyliśmy w ubiegłym roku na Mistrzostwach Europy. Może to już też jest no to jakaś nie narzekaj, dobra nie prognoza. Jest tak źle. Nie jest tak źle, ale oczywiście wciąż żyjemy tymi wspomnieniami, ale tak jeszcze wracając do tego półfinału z Rosją tej nerwówki. Zawsze się zastanawiam, kto się bardziej denerwuje. Zawodniczki na boisku, czy mimo wszystko kibice. Jeszcze o trenerze zapomniałeś. No trener Andrzej Niemczyk trener był też znany się, ze trener Andrzej jego... Niemczyk też się denerwował, także... Tak, był oczywiście... bardzo obecny, ale on był znany mimo wszystko ze stoickiego spokoju. On nie miał jakichś takich swoich raptownych reakcji, a jeśli chcecie poznać też kulisy tych złotych medali, to tutaj odsyłam was do książki o tytule właśnie Andrzej Niemczyk. Jest to autobiografia znakomitego polskiego szkoleniowca, którego już od paru lat niestety nie ma wśród nas. Fantastyczna lektura nie tylko dla kibiców siatkówki, ale myślę, dla każdego człowieka, bo to nie jest tylko jakaś wiedza z zakresu sportu, różne ciekawostki, ale też różne przeżycia życiowe pana trenera, które myślę, że poniekąd każdemu z nas będą gdzieś bliskie. Każdy z nas znajdzie siebie w danym fragmencie książki, więc zachęcam raz jeszcze. Andrzej Niemczyk, jego autobiografia. Bardzo serdecznie zachęcamy do tej autobiografii, tak jak Maciek wspomniał, wszystkich kibiców siatkówki i nie tylko. Zostawiamy rok 2005, piękna historia, którą przypomnieliśmy. Polskie siatkarki zdobyły złoty medal na Mistrzostwach Europy. Na mnie pozostaje nic innego, jak tylko wam powiedzieć ramówkę naszą na dzień dzisiejszy, tylko muszę ją sobie tutaj otworzyć na dobry tydzień. Ramóweczka w sobotę nie jest bardzo bogata, bo cały czas mamy ten okres świąteczny, ale oczywiście nie zabraknie tego, co najważniejsze w naszym radiu. O 12:00 pick and roll zaprasza Bartek Misztal, o 14:00 ponownie nas usłyszycie. Maciek się śmieje, ja też się mogę śmiać. Turniej czterech skoczni Innsbruck. Tam będziemy właśnie na skoczni Bergizel. Oby jak najmniej wiecznie. Ja już mam walizki spakowane i już na samolot pędzę po wyłączeniu się z poranka. No to odrzutowiec musisz wynająć. Spokojnie. Najlepiej, myślę, który nas i jesteśmy wysadzi na miejscu. Proszę świetnie pana. Tylko pamiętaj, że ja nie jestem z Łodzi, musisz jeszcze o Warszawę zahaczyć. Ale samolotem to jest 10 minut. Byłem w Innsbrucku. Rację. Też i w Bischofshofen, w Oberstdorfie i w Gapa przez dwa sezony z rzędu objechałem turniej czterech skoczni, więc podczas transmisji myślę, że swoistymi ciekawostkami jakby z budki i całego otoczenia ze skoczni będę wam czasem rzucał. O! I to jest dobre zaproszenie na ten turniej czterech skoczni. Zapraszamy także o 20:55 na mecz La Liga Espanyol FC Barcelona. Niby zima, niby 4 stycznia, ale La Liga cały czas gra, podobnie jak Liga Angielska ostatnio przecież rozgrywała swoje mecze. Jeśli chodzi o nas, to wszystko. Za moment właśnie pick and roll o godzinie 12:00. Bartek Misztal, także z Bartkiem was zostawiamy i życzymy dobrego dnia. Pierwszy sportowy poranek w 2020 roku za nami. Szykują się małe zmiany w sportowym poranku, ale to dopiero za tydzień. Dzisiaj cieszcie się sobotą, a za tydzień przywitamy was jak zwykle o godzinie 10:30. Michał Rawa, kłaniam się. Maciej Piotrowski, dobrego dnia. I do usłyszenia. Pa, pa. Wstajemy, wstajemy!